No, czyli odbyły się wybory. Odbyły się wybory, prawda? I przystąpiliście do rozmów z Kongresem Liberalno-Demokratycznym, znaczy, tak, po wyborach już. Po wyborach już zaczęły się rozmowy z ewentualnym zjednoczeniem z KLD. Z tym, że to trwało, ale właściwie wtedy też już się Mazowiecki pogodził z tym. U nas były opory, bo KLD ulegało moim zdaniem zresztą ewolucji od takiej grupy liberałów w sumie dość ideowej, prawda, i biznesmenów też, ale jednak takiej, ku takiej partii, znaczy moim zdaniem KLD bardzo zaszkodził rząd Bieleckiego, to znaczy była partia władzy, no to partia władzy już zbiera, zwłaszcza młodzież, której główne pytania polityczne dotyczą rad nadzorczych, prawda, i jakiegoś przyspieszenia kariery, prawda, jakiejkolwiek. I to się to zaczęło zbierać, prawda? Oczywiście tam byli ciągle ludzie, którzy byli nawet Piskorskim, NZS, prawda? Więc, ale to byli ludzie już o innym stylu. No, niemniej jednak ja to zjednoczenie forsowałem dość ostro. Miał pan wtedy po tych wyborach cały czas tę w miarę silną pozycję, która została po rządzie? Wie pan, trudno mi powiedzieć. Znaczy nas, no, generalnie Rokity i mnie nie lubiano, no bo uważano, że rząd Suchocki to było niedobre i przez to przegraliśmy. My uważaliśmy odwrotnie, że i tak dzięki temu zaistnieliśmy, ale generalnie no już byłem, przede wszystkim no byłem, nie byłem nowicjuszem, prawda? Nie byłem nowicjuszem i generalnie no Mazowiecki nie wziął do prezydium partii na przykład, ale to się zresztą spotykało z krytycznym względem jego już nastawieniem. Znaczy niewątpliwie już tam jakoś no byłem czymś ważniejszym niż szeregowy poseł, prawda? I później zostałem w prezydium klubu, pełniłem dość ważną funkcję takiego właśnie szefa merytorycznego, który robił obróbki wszystkich projektów, prawda, rozdawał posłom, którzy mają referować i tak dalej, także tą niepolityczną część klubu, no to ja prowadziłem w dużej mierze jako taki, no nie wiem, to się nazywało tam jakoś szef doradcy czy coś takiego, także w sumie no, prowadziłem wiele spraw w klubie i potem w końcu chyba właśnie, ja już nie pamiętam, jakie stanowisko objąłem wtedy, ale coś tam zacząłem czymś tam być, ale już nie pamiętam. A po roku, po powstaniu Unii Wolności, zmieniła się władza w partii, prawda? Znaczy nie, najpierw jak powstała Unia Wolności, to był Mazowiecki i Tusk. Tak. I potem właściwie część ludzi, między innymi tacy wpływowi doradcy i tak dalej, jak Smolar, zaczęli twierdzić, że no chyba słusznie, że jednak no, Mazowiecki już nie przyciąga ludzi, prawda, że to niedługo się skończymy, prawda, jeżeli tak dalej pójdzie i że trzeba coś zrobić, prawda. Zbrałem jeszcze jeden problem, że oni od razu stworzyli frakcję i to taką, która na boku dyskutuje i uzgadnia i przychodzi z tym, prawda, co trochę komplikowało życie, prawda. Kto stworzył frakcję? KLD. Tak, no. Liberałowie stworzyli taką frakcję i oczywiście, znaczy ja cały czas byłem za tym, żeby oni byli, żeby ich była równowaga utrzymana i generalnie oni też o tym wiedzieli. Ale to było uciążliwe. Uciążliwość była później w czasie różnych wyborów partyjnych i tak dalej, taka, że jednak kulturowa różnica między UD a KLD była duża. W UD było jeszcze, było trochę już polityków takich no, lokalnych i innych, ale było też dużo takich działaczy społecznych, którzy byli w Solidarności, byli w komitetach, byli w UD i dla nich spotkanie z tą grupą było zupełnie nieprzyjemne, prawda? Wytłumaczenie z kolei KLD, że to no muszą, tam, gdzie macie większość, to musicie jednak tolerować, że są ludzie, którzy to zęby zjedli, prawda, wcześniej od was i tak dalej. To nie bardzo szło wytłumaczyć. To znaczy były, ja jeździłem po kongresach wojewódzkich, no były przypadki, że tam liberałowie wycięli wszystkich dawnych udeków, że tak powiem. Później pojechałem do Sącza, tam burmistrz Sącza był. No i tam już wtedy, jak byłem wiceprzewodniczącym, no to tam też, no to burmistrz przywiózł sobie tam urzędników, których zapisał do tej Unii, prawda, z 50, nie? Oni od siebie go wybrali na prezesa. Ja go wziąłem na bok i zaczęli wybierać radę. Praktycznie widać było, że wybierają wyłącznie swoich. Ja go wziąłem na bok tego i wybrali od siebie pół na pół, tak jak ci kazałem, ale no widać było, że to już że to z musu są w stanie tolerować. Ale faktycznie były dwie grupy. Więc był kłopot cały czas i też było takie założenie, że jednak to będzie dla obydwu grup autorytetem, prawda? Bo jednak do Unii reformatorzy i tak dalej. Święty, no a dla KLD też Balcerowicz do czasu był ważnym autorytetem dla Tuska i innych, prawda? Póki ich ciągnął, prawda? Natomiast... I pan to poparł? Znaczy nie. Ja powiedziałem Balcerowiczowi, że... A i mnie koledzy tam od razu mówili, że był wiceprzewodniczącym wtedy, jedynym już, co by likwidowało de facto frakcyjność w partii, no bo ja tam jeszcze szczątkowa była frakcja konserwatywna została, gdzie nas było 5, jak Hale wyszedł. Ale no wiadomo, że to by już w zasadzie kończyło frakcyjność.
I mnie tak powiem, no, sugerowano to, z tym, że ja nie byłem za wyborem Balcerowicza na przewodniczącego, bo uważałem, że to jednak spowoduje definitywną eliminację tych ludzi takiego mojego pokroju, nazwijmy to w sensie ideowym, to znaczy ekonomicznie będzie świetnie, ale to... Bo ja nie byłem do końca pewien, jak on będzie funkcjonował jako polityk, taki, który już nie jest, nie wisi na polityku mazowieckim, Kuroni i tak dalej, tylko musi sam być politykiem, prawda? To nie byłem tego pewien, szczerze mówiąc, w sensie tym funkcjonalnym też to było dane. Ja już o to powiedziałem, że no ja generalnie biorąc, wydaje mi się, że jego wybór zmniejszy moją pozycję w partii, a nie zwiększy, obojętne czym będę. No ale on mi uważa, że dobrze, ja, jak będzie, tak będzie, jak mnie wybiorą, to zaproponuję na wiceprzewodniczącego. No i powiem tak, jeżeli tak będzie, to przyjmę. Natomiast nie jestem za zmianą, o tak bym powiedział. No i w końcu zostanę tym wiceprzewodniczącym wtedy, z dość dużym poparciem, także lewicy unijnej, prawda? Znaczy wtedy już miałem w zasadzie poparcie, pomimo zachowania swoich poglądów w niektórych sprawach kościelnych, konkordatu i tak dalej, to miałem poparcie także tej lewicowej frakcji, prawda? I już no, widać było, że to w sumie jestem w partii, z tym, że no, z tym, że oczywiście no ja też się nie zajmowałem się polityką, no, jak już wszedłem do rządu potem, prawda? Raczej wolałem się zajmować właśnie programem, reformami, etc. I to oczywiście oznaczało, że prędzej czy później to się skończy, ale generalnie tak, no wtedy byłem wiceprzewodniczącym i zostałem też przewodniczącym klubu. Także no, to już dość mocno sytuuje formalnie człowieka, no i tak funkcjonowałem do czasu właśnie rządu Buzka, prawda? To głosował pan w takim razie na Mazowieckiego. Tak, ja głosowałem wtedy na Mazowieckiego i to zresztą Balcerowicz wiedział. Natomiast potem zostałem wiceprzewodniczącym, no i potem już funkcjonowałem z nim. I byłem przewodniczącym klubu do czasu, kiedy on nie był posłem, to właściwie on przychodził się do Sejmu i tam się naradzaliśmy razem z nim, ale generalnie no to on nie był posłem, prawda, dopóki nie było wyborów. Tak. I potem, co ciekawe, co trzeba odnotować, jak były wybory, to wystawiono go w regionie śląskim. I to niektórzy uważali za zupełne jakieś szaleństwo. Tam te kopalnie już zaczynało się likwidować. Jeszcze nie było Steinhoffa, prawda, i wszystkich tych zabiegów likwidacyjnych, ale jednak no, już wiadomo było, że to reformy, co robią i tyle, i tyle. No i Balcerowicz wygrał w Cuglach wybory na Śląsku. Z Marianem Przekleskim między innymi. No, tak, z Przekleskim, z Blidą, tak. Która tam była z SLD, ale bardzo zakorzeniona, prawda. Tak. Przekleski ten, wygrał tam wybory i okazało się, że to tak nie jest wcale, że tam to szkodzi tak strasznie, prawda. Są inne czynniki, które jednak... Znaczy tam bardzo pomógł Kuc wtedy. Kuc bardzo pomógł, który był senatorem i który zaangażował się bardzo silnie w kampanię Balcerowicza. Mhm. Też zresztą wszyscy, niektórzy uważali, że to szaleństwo, bo on wychodził spod tak i mówił, wy macie głosować na Balcerowicza w ten sposób, raczej znaczy w sposób bardzo paternalistyczny i autorytarny, co w zasadzie no, wszystkie uznają, że trzeba się podlizywać, należy się podlizywać, prawda, i ogólnie biorąc, prawda, okazało się, że nie. Jak chodzi o 95 rok, wybory prezydenckie, które pan wspominał, to... I dyskutowaliście w ramach Unii Wolności nad kandydatem. Tak, znaczy tutaj było tak, że wystawiono Kuronia. No wszyscy poparli oczywiście z entuzjazmem, aczkolwiek no, entuzjazm tej lewicowej części tego centrum był wielki. Z tym, że no, część ludzi miała więc sceptyzm, że prawda, Kuroń jest chory już. Że on jakby no już nie będzie w pełni sprawny w tych wszystkich wyborczych historiach. W dodatku jeszcze w czasie wyboru miał wypadek i miał tam jakieś, musiał być leczony, bo tam się na rowerze wywalił, prawda? Gdzieś w ośrodku odpoczywając przed wyborami. No nie, no w sumie go wyciągnęli, fajnie. Tylko, pan popierał też? Bo były alternatywne kandydatury, Janusz Onyszkiewicz. Znaczy nie, były prawybory. W prawyborach ja popierałem Suchocką, natomiast potem jednak były wybory między Onyszkiewiczem i Kuroniem. Suchocka nie chciała poprzeć żadnego wprost, no co przesądziło na rzecz Kuronia. No mówię, no w sumie jak już go wybrano, to właściwie
Tam Roki tylko kombinował te jakieś swoje tam... No on odszedł w ogóle. No ale to już po. Tak, po. Znaczy odszedł jak odszedł, bo też go wyrzucił tak naprawdę. Natomiast, tak. Natomiast on zaczął wtedy robić coś takiego, że on w sumie popiera, bo że on, ale popiera wszystkich kandydatów niekwaśniewskich, że tak powiem. No co oczywiście z punktu widzenia politycznego było zupełnym idiotyzmem, natomiast taktycznie było szkodliwe dla partii. Nikt tylko z tego powodu nie lubił specjalnie. Ci jego ludzie przychodzili na Wiece Kuronia, mówili, że go popieramy cię też i tak dalej, lubimy cię i tak dalej, no ale on już chciał znów tworzyć jakąś tam partię prawicową kolejną, prawda, po Halu i kimś tam jeszcze, prawda, tam to jest coś, co Stadion Ludowy powstało. Tak, tak, Balasz, no i stworzyli. Rokita i tak dalej. Tam, no zużywa się na... Komorowskim też. Znaczy, no ja cały czas byłem świadom, że to są moje poglądy, tylko że one mają poparcie od 3 do 5%. Albo się wypisuje z polityki, a natomiast no, zabawa mnie taka nie interesowała po prostu. 3-procentowa za bardzo. No tak. No ostatecznie SKR albo coś robi, się albo... dołączyć Do Platformy. A potem do Platformy. Tak. No tak, w końcu skończyli w Platformie, ale źle skończyli. Tak. Tak, no. A jak pan właśnie zareagował w takim razie na usunięcie tych, powiedzmy, bardziej zachowawczych Rokity, Komorowskiego? Znaczy, wie pan, Komorowski to wyszedł. Komorowski wyszedł. Znaczy, to było tak, że Komorowski, Ujazdowski, to była kolejna... Właśnie, Ujazdowski. Ja już nie pamiętam podatek, bo tam zbyt dużo było tych wydarzeń, ale tam po kolei wychodzili różni ludzie, prawda? Ja im wszystkim odradzałem. Uważałem, że z jednej strony, jak zostaną, to będzie no, więcej takiego myślenia w kierunku konserwatywno-liberalnym, także ekonomicznie. A z drugiej, natomiast oni no, wyjdą w coś tam, nie wiadomo w co, prawda? Bo kłopot polega na tym, że Michnik miał rację w jednej rzeczy dość istotnej, bo jeszcze jak zaczęły się tworzenie tej pierwszej partii konserwatywnej, chyba Hala i jak Hal jeszcze tworzył, to oni dyskutowali z Michnikiem w duchu takim, że powiedzmy sobie, no tworzymy coś, co będzie oczywiście inne od Wyborcze, inne od Idei. No ale chcemy powiedzieć, że zaczynamy tworzyć, że to jest jakby jednak część takiego nurtu dawnej opozycji i tak dalej. No i Michnik powiedział coś, co w sumie no, niestety miał rację, można powiedzieć, że w Polsce możliwość utworzenia prawicy takiej chadeckiej, czy takiej, która byłaby odpowiednikiem chadecji niemieckiej, czy konserwatystów brytyjskich, czy szwedzkiej moderaty, które były cały czas na moich oczach były czymś, co by było dobre, prawda? Jest niemożliwe, że w Polsce, jeżeli powstanie prawica jakaś większa, to ona będzie jednak miała wymiar endecki. Że narodowo ten nurt będzie zawsze obecny. Oczywiście no, łagodniejszy, silniejszy, ale jednak. No i to moim zdaniem to tak rzeczywiście trochę jest. Wynika to stąd, że Kościół nigdy nie był zainteresowany w powstaniu chadecji prawdziwej. Takiej właśnie chadecji jak chadecji, prawda? I nigdy nie chciał dać parasola czemuś takiemu, prawda? Chrzanowski nawet mówił kiedyś, była koncepcja wspólnej listy w tych wyborach po upadku rządu Suchockiej. Były wybory. Tak. I wtedy była rozważana lista od ZHN-u po Unię. Myśmy proponowali, żeby były dwie listy, prawda? Jedna wokół Unii, druga wokół ZHN-u i tych chadeckich partii. Ale były też rozważania, czy nie zrobić takiej jednej listy. I Wałęsa mówił, jak zrobicie jedną, siedzę cicho. Nie zrobicie, ja zrobię swój BBWR. No i Chrzanowski z Mazowieckim rozmawiali na ten temat. Z tym, że no, obaj doszli do wniosku, że to nie da wartości dodanej, dlatego że no, zwolennik ZHN nie zagłosuje na Unię, na coś, co będzie zmieszane z Unią, prawda? I na niektórych listach będą pierwsi ludzie z Unii, na przykład w jakichś tam regionach. A z kolei członkowie Unii też niechętnie zagłosują na jednak mimo wszystko kontynuację, jakąś tam kontynuację Dmowskiego, prawda? Bardzo się... Można dużo rozważać, na ile to było, na ile nie było, no nieważne. W związku z tym nie, bo dwie listy zrobimy, no jedna się w ogóle nie weszła z tych dwóch, prawda? Natomiast i wtedy Chrzanowski też powiedział taką ważną rzecz, że w Niemczech jednak po upadku hitleryzmu Kościół protestancki, Kościół katolicki dały parasol tworzenia chadecji razem. I chadecja wzrastała na gruncie struktur różnych wokół parafii i tak dalej i wzrosła. Związki zawodowe dały parasol w demokracji. A u nas Kościół nigdy nie da parasola, raz, że sam jest podzielony, a dwa to, że ten mainstream jest jednak raczej endecki, mniej chadecki, prawda? I ten odłam tych, no ilu w tej chwili jest biskupów, którzy poparli partię w profilu chadeckim? Dwóch, trzech?
No ogóle, tak. Także praktycznie biorąc tak, jakby... Najwyższy poziom. Gdyby Kościół dał popatrzeć, to dużo parafian, że tak powiem, zwykłych jest niewyrobionych politycznie, raczej też poszło w tym kierunku i zapewne Chadecja mogłaby powstać w oparciu o środowiska, no, ale Kościół tego nigdy nie dał, nie dałby parasola. I w związku z tym, no, że tego typu partia, Michi twierdził, że no, nie powstanie. No i rzeczywiście, oni nigdy nie byli w stanie jakby się przebić do jakiegoś rozsądnego poziomu. Tak, no, do samodzielnego bytu. Do samodzielnego bytu, nawet tego 5%. Tak. Także no, ja tego nie znałem tej teorii. No i dlatego pan wtedy, sobie zdawał z tego sprawę. Tak, znaczy, ja sobie zdawałem sprawę, że to jest 3-5. Po drugie jeszcze, znaczy, że to jakby jedno. Drugie to sobie zdawałem sprawę, że jednak to jest też problem, że mnie czasem tam atakowali ludzi od Mikrego na przykład, że tu byłem z Kuroniem, z Lewakami, z Oświatyńskim, który jest socjalistą. Ja mówię, tylko panowie, tylko jak trzeba było po to, żeby budować kapitalizm i rynek, reformować kopalnie i zmniejszać zatrudnienie, to jak ja dyskutowałem z górnicy, z toma górnikami na sali, prawda, to koło mnie stał Kuroń, a nie wy. W związku z tym, no, sorry, w różnych innych kwestiach, kiedy trzeba było pewne rozwiązania wprowadzić. No nie szły tak daleko, jak wy byście chcieli, ale wtedy no, mnie pomagali inni ludzie, niekoniecznie ideowo zbieżni, ale politycznie ten jakby komponent liberalny to realizowałem z innymi ludźmi. No i od tego, no nie to. Zwłaszcza no Janusz Korwin-Mikke, prawda, na koniec przyszedł do Geremka, jak był wotum nieufności głosowany i powiedział, że no jeżeli Słodzka powie, że wprowadzi wojsko do kopalń, to zagłosujemy za rządem, a nie to przeciw. No, no to Geremek się puknął w czoło i nie powiedział mi, którędy wprowadzić wojsko do tych kopalń, prawda, no ale no, tak to wyglądało. No i to był problem, że jakby część to byli jednak wariaci liberałowie, prawda, część to byli ludzie jednak o profilu silnie takim właśnie narodowo-demokratycznym, powiedzmy sobie, prawda, i nie było bardzo z kim tego robić. A tu jednak wiedziałem, że ja sobie poprę konkordat, poprę sobie różne rzeczy, prawda, które zrobiłem, skasuję jakby hasło antykościelne w programie. Natomiast mimo wszystko będę w sprawach różnych miał głos decydujący. Natomiast tak, tam pójdę i po pierwsze będę w gronie wariatów, którzy nie wiadomo, czy są lojalni, czy nie, bo sami tego nie wiedzą. A po drugie, no, siła będzie żadna. Także, no. Mamy 97 rok. Są wybory parlamentarne, w których wreszcie startujecie jako Unia Wolności. Tak. Czy wy w Unii mieliście takie zapatrywanie, po wyborach idziemy za WSM? To już było takie... Przed wyborami już takie było zapatrywanie. Tak, czy mieliście? Dość mocno. Tak. Były dyskusje i właściwie tam panowała zgoda co do tego, że idziemy za WSM. I były rozmowy wcześniejsze też. Znaczy ja sam byłem chyba z kimś tam na jakimś spotkaniu w Komisji Krajowej i żeśmy mówili mniej więcej, co my chcemy robić, co oni, no i co zrobić, żeby nie eksponować rzeczy sprzecznych w wyborach. Mhm. Za bardzo. No tam głównie niezgoda była wokół tej powszechnej prywatyzacji, oni chcieli uwłaszczenia u nas. No, były oczywiście sprzeczne, ale generalnie oni akceptowali wiele, wiele kwestii i nie, to było już wcześniej. Był taki pogląd. Co, gdy przystąpiliście do negocjacji, to mam wrażenie, patrząc tak, że tak powiem, w przeszłość, mając 3 razy mniejszy klub od Akcji Wyborczej Solidarność, dostaliście bardzo silne ministerstwa. Tak, tak. Mieliśmy wpływy przekraczające. Znaczy, wie pan, no, po pierwsze to jest tak, że ci ludzie, jednak niektórzy z nich, no to mieli swój autorytet jeszcze wśród działaczy Solidarności. Taki Lityński czy Wujec, to oni tam mieli pewien autorytet. Nie byli ministrami, ale no, mieli autorytet w tamtych kręgach. No po drugie, myśmy mieli ludzi, którzy jakby no, mieli tą stronę kompetencyjną dość wysoką, prawda? Także to grało pewną rolę. No i no byliśmy jednak niezbędni do utworzenia rządu, prawda? Teoretycznie mieliśmy możliwość utworzenia rządu z ZLD. Tam był taki przebłysk przez chwilę. Władysław Frasyniuk chyba forsował, znaczy, żeby iść on z ZLD, uważał, tak? Że byłoby to lepsze, ale nie realnych działań raczej nie podjął. Znaczy no, część ludzi się bała tego AWS-u, bo tam oczywiście były różne te prawda, opcje. Poza tym jeszcze tak, no to już po tych wyborach, jak upadł rząd Suchocki, przecież to wtedy SLD mogło z nami zrobić rząd teoretycznie słaby, bo PSL miał duży
kawałek tortu, ale mogło. I wtedy właściwie nie znam przebiegu rozmowy Kwaśniewskiego z tam naszymi wybitniejszymi przywódcami, z tym, że raczej tam się, no, Zele też się zgadzało, że byłoby to na ten czas trudno, prawda? Ale pewnie gdybyśmy chcieli, to kto wie. To kto wie. Z tym, że u nas jednak było zdecydowanie na nie. Przechodzimy do opozycji, jesteśmy. Chociaż właśnie byliśmy taką opozycją, która sami popierała te różne ruchy, prawda? I niektóre decyzje się udawało przeprowadzić dzięki EZD, a z kolei oni dzięki nam. Nie mam potrzeby sam się bronić, a nie mam potrzeby bronić Unii, ale generalnie te takie permanentne sytuacje różowi, czerwoni tego jest na wskroś fałszywa. Znaczy to ja na sojuszu z lewicą potrafię złapać paru gości z prawicy znacznie łatwiej, prawda? Także to akurat było jednak nastawienie negatywne. A przyjęliście zresztą ustawę o IPN-ie, prawda? Tak, przyjęliśmy ustawę o IPN-ie też, prawda, i o lustracji też, tylko o lustracji ustawę przyjęto naszymi głosami PSL-u jeszcze. Wtedy, kiedy było właśnie 2/3 miał PSL i SLD. Ustawę o lustracji przyjął PSL, my, KPN, BBWR i tak dalej. I gdyby PSL wtedy jakby zradził SLD, prawda? Oni chcieli ustawy lustracyjnej i wtedy... Ja negocjowałem z niejakim Pękiem, nie tym obecnym, tylko starym Pękiem, że będzie tak, dla niego będzie sława, a nasza ma być ustawa. To znaczy, że nie będzie żadnych w tej ustawie historii, które by nie zabezpieczały kontroli sądowej i umożliwiały dość łatwe dyskredytowanie ludzi i tak dalej. I że ma słuchać się tutaj Ciemnieckiego i tam innych tych naszych prawników, natomiast sławy może sobie wziąć z tej ustawy na siebie i to porozumienie zostało dotrzymane, to znaczy ta ustawa tak zwała uchwalona, z tym, że niestety ona była słabo wykonywalna, bo sądy nie bardzo chciały się w to bawić i wymagała korekty, ale to, że w kandydaci do Sejmu w roku 97 składali oświadczenia lustracyjne na gruncie tej starej ustawy, a rozpatrywano je już na gruncie nowej, że w ogóle cały rząd Buzka podlega już normalnej lustracji, to jest zasługa Unii Demokratycznej jeszcze, przy wolności już. Ale nie, w każdym razie to było jeszcze w tym Sejmie, który powstał po 93 roku, którym przewagę miała Lewica i PSL, który uchwalił konstytucję. Myśmy konstytucję uchwalili z SLD i PSL, zgoda. Tak. Wbrew tam prawicy. Natomiast cały czas uchwaliliśmy tutaj razem i także uchwaliliśmy nieprzedawnalność, już później za WS-em, nieprzedawnianie zbrodni komunistycznych i IPN. Natomiast generalnie uważam, że to rozliczenie powinno było postępować szybciej. To znaczy, że to był błąd, że się ulegało jakby, że to tak rozmywało się wszystko, prawda? Że to jednak nie było zdrowe, że tak powiem. Aczkolwiek wbrew temu, co o nas pisze cała historiografia prawicowa, u nas poziom antykomunizmu był zbliżony do partii Olszewskiego. To znaczy, ilość byłych członków partii była podobna, jak w PCI Olszewskiego i antykomunizm był też podobny. Natomiast tutaj to już przed wyborami tak było i w zasadzie tam było takie posiedzenie klubu na tematy strategiczne, no i wtedy ja powiedziałem, że trzeba ćwiczyć okrzyk, niech żyje premier Krzaklewski i koniec, prawda, już na to się przygotować psychicznie, prawda. I po tym, jak już wybory się odbyły, te negocjacje były i one były moim zdaniem bardzo takie rzeczowe, bo jednak napisaliśmy książkę Porozumienie Programowe, które było książką programową całkiem poważną, prawda? To znaczy tam były te konkrety wszystkie, prawda? Samorząd wojewódzki taki, to wszystko było spisane i było później realizowane, także to było bardzo poważne jak na politykę polską w ogóle, prawda? No i to, że był premier Buzek, to on też raczej był. Jak w końcu doszło, że on będzie, bo tam były inne propozycje, Krzaklewski nie chciał być, co moim zdaniem było złe. Natomiast mimo wszystko, jaki był, taki był, ale premierem powinien być lider wiodącego ugrupowania, prawda? I bo kierowanie z tylnego siedzenia nie wychodzi na dobre w kierowaniu, prawda? Ale później został Buzek, no i to w sumie się układało. Buzek był autorem tego programu solidarnościowego wyborczego i też był w sumie w istocie w większości spraw zbieżny z nami. Aczkolwiek właśnie był główny kłopot, jaki był, to był taki, że AWS był jednak federacją. Trzeba się było spotykać z całą, że tak powiem, gremium i w istocie uzgadniać tak naprawdę z kilkoma partiami. A Buzek, on był, że tak powiem, jego zaletą było to, że on cierpliwie umiał
rozmawiać do upadłego, prawda? I w końcu wypracowywał jakieś stanowisko. Choć zdarzało mu się czasem zmieniać zdanie niespodziewanie, ale generalnie jednak no, on tutaj to sklejał jakoś wszystko, prawda? I wtedy no, z mojego punktu widzenia, być może subiektywnego, no to w obrębie naszego klubu, no to te rządy za WSM były strasznie, ciągle były dyskusje, ciągle była krytyka, no ciągle był ten podział, że może byłoby lepiej, że to strasznie, że nas w sumie osłabia, w ogóle ludzie cierpieli. Problem polegał na tym, że ci działacze, my tośmy sobie rozmawiali tam z tymi działaczami Solidarności na wyższym pułapie, natomiast reszta musiała się borykać z wojewodami, bo wojewoda Pawłesu, nasz wice, prawda, wszędzie. Ministrowie wymieszani, jak główny. Nie było tego, co teraz robią, że cała partia bierze ministerstwo. To jest zresztą moim zdaniem, to wywróci obecną formację prędzej czy później. Bo minister AWS, sekretarz stanu unijny i odwrotnie. Bo moim sekretarzem stanu był Tchórzewski na przykład, prawda, z AWS-u. Natomiast na dole oni się musieli borykać z tymi wojewodami, którzy już byli no, nie tej klasy, co powiedzmy, nie wiem, Arkuszewski czy Kropiwnicki, no ludzie, którzy już mieli tam jakiś większy staż i też się jakoś z nimi rozmawiało, prawda? No i to bardzo różnie tam wyglądało i generalnie było takie ciśnienie negatywne i ono wynikało po trosze z tego, że właśnie no z natury KLD liberałowie narzekali, ta młodzież zwłaszcza, że nie dostaje tych stanowisk, prawda? No bo tam dzielili te stanowiska tak, żeby dostali Walenci, jak i tamten, i siamten. No tam. Cała ta maszyneria Ministerstwa Skarbu musiała pracować na to, żeby jakoś zadowolić wszystkie strony. To nie było jeszcze to, co teraz, prawda, że to idzie strasznie w dół, ale generalnie no, też były różne nieciekawe nominacje się zdarzały. Natomiast z drugiej strony unici, że tak powiem, starzy, no to im to wszystko nie dogadzało, prawda? To był pewien paradoks, ale to było i za Suchockie, i się powtórzyło teraz, że widać było, że część ludzi w istocie chyba lepiej się czuła w opozycji. To znaczy miała swoje poglądy, głosowała po swojemu, wiedziała swoje, a nie musiała ulegać ciągłym kompromisom i ciągłej gimnastyce, żeby to szło do przodu. No tymczasem no, polityka wymagała ciągłych targów, prawda? Ciągłych targów. No i to Góralska mi powiedziała w świętej pamięci. Prawda? No, ja to już wolę mieć ładny pogrzeb niż tą całą, niż to wszystko teraz tu musieli rozgrywać. Trudno, przegramy, nie przegramy, ale to nie do zniesienia, bo ty tu rozmawiasz sobie z Goryszewskim i tak dalej, budujecie nową Polskę, a ja mam w Częstochowie jakieś tam gości, których nie trawię, prawda? I ten problem Zabuska się jakby trochę powtórzył, prawda, też. Jeszcze jedno. Pan powiedział tak o pomyśle, że mieliście okazję iść z SLD. Poszliście w jednej sprawie razem z SLD, czyli w sprawie władzy w mediach, prawda? Znaczy to, wie pan, to taka teoria historyczna obowiązuje. Faktycznie to było tak, że myśmy w końcu mieli chyba przewodniczącego tej całej Krajowej Rady, takiego reżysera filmowego, niestety już pamięć zawodzi. Natomiast członkowie byli tam, dużo PSL miało do gadania wbrew pozorom, które się kiedyś rozgościło, bo tam były kandydacje chyba jakieś siedmioletnie czy jakieś. No i ludzie o przekonaniach lewicowych, prawda? Tak, i TVP było nieprzychylne i w sumie ewidentnie preferowało lewicę. Z tym, że no właśnie, tam jakby AWS trochę naciska, żeby to rozpędzić po prostu, prawda? I zrobić od nowa. A u nas była taka doktryna, że jednak nie, że to trzeba trzymać te kadencje wszystkie i tak dalej. A jednocześnie ci nasi członkowie, którzy tam byli, bo byli ludzie od nas, to oni byli po prostu, oni byli profesjonalistami, prawda? I nie chcieli się wdawać w bijatykę, prawda? Która tam była, moim przekonaniem, była potrzebna. Ja raczej skłaniałem się ku temu, żeby właśnie jednak tam trochę ostrzej zadziałać w tych mediach. Zwłaszcza, że one Unii też za bardzo nie oszczędzały, wbrew pozorom. No właśnie. No jak rząd, jak uderzały w rząd, no to uderzały też w nas. Nie, ale nawet personalnie, wie pan, to różnie wyglądało, prawda? W tej prasie to była ciągle taka mantra, że to takie przeintelektualizowana ta Unia, tego śmego. Wie pan, brutalna prawda jest jeszcze inna. To znaczy, kiedyś tam powtórzono rozmowę z grupą
dziennikarzy telewizyjnych, prawda? No to oni mieli ideologię krótką. To jeszcze wcześniej, jak były wybory Kwaśniewski-Wałęsa, prawda? Czyli tak, wygra lewica, będzie czystka. Wygra Wałęsa, będzie czystka. Wygracie, wy będzie pluralizm. No to co się mamy wami przejmować? I to w zasadzie obawiam się, że nadal jakby jest dominującą ideologią tego świadka, no bo rzeczywiście tak jest, że byśmy nie zrobili żadnej czystki nigdzie, prawda, tak naprawdę. Znaczy pewnie, że na Zamazowieckiego rozwiązano szkołę tam KCP, ZPR i tyle dużo rzeczy. Zrobiono oczywiście pewne, wymiana kadrowa też była, wbrew temu, co jak powiem, historiozofia prawicowa uznaje, to za moich czasów wymieniono połowę dyrektorów w Związkach Państwowych, prawda? Wybory samorządowe też wymiotły przecież, ale to. Natomiast nie było takich czystek jakby, znaczy nie było próby obsadzania byle kim, byle wyrzucić tamtego. Tego nie było, prawda? No, to... Czyli w Unii generalnie, mimo że pan był za tym, żeby jakoś tak wziąć troszkę się ostrzej, za to, ale generalnie nie było większości nie było, do tego? Znaczy, nie było jakiegoś głosowania na ten temat, ale generalnie na koledzy się nie bardzo ku temu skłaniali. I wydaje się, że w ogóle wtedy doszło do sytuacji jeszcze takiej dodatkowo, w której no, w tym klubie było coraz, ja byłem przewodniczącym, ale było coraz gorzej w tym klubie. To znaczy, ja coraz więcej musiałem znosić, że tak powiem, ustawiczną jakąś tam krytykę i takie, no, taką dyskusję jałową, która człowieka wykańcza stopniowo, prawda? Także jak się nadarzyła właśnie okazja, że jest wolne stanowisko w rządzie, no to ja tak powiem, się zgłosiłem, że w takim razie to siebie mianuję naszego kandydata do tego Ministerstwa Transportu, zwłaszcza, że ja te rzeczy lubiłem, to siebie mianuję, ze świadomością, że to jest właśnie no, prawdopodobnie koniec jakby takiej politycznej kariery, prawda? To znaczy, że tam oczywiście to w ogóle to już bardziej skomplikowana historia, ale to już nie będę tam chcieli mi zrobić jakieś tam w klubie zmiany prezydium czy coś, no ja to obroniłem się, że tak powiem, że w sumie nie wyszedłem jako taka już lemydak, prawda, kulawa kaczka do tego rządu, bo taka była kręgi wokół Mazowieckiego, taką mi zaczęły robić robotę jakoś dziwną, więc jako to, ale mi tak, że tak powiem, bym wszedł do rządu, na to się nie zgodziłem absolutnie i doprowadziłem do uchwalenia wotum zaufania w klubie i dopiero potem powiedziałem, to ja idę do rządu. I byłem wiceprzewodniczącym partii i w rządzie, bo w klubie już został pan Wierchowicz przewodniczącym. Ale to no, było jasne, że już no, to już szczyt minął, prawda? Że teraz merytoryczna praca i tak, merytoryczna i koniec, praca, a tak. Poza tym to było ministerstwo, co do którego to tam nie było tłoku. To znaczy sytuacja była taka, że to mi mówili ludzie, no to jest odstawienie na boczny tor człowieka, prawda? Do tej pory wszyscy ministrowie poprzednio, którzy przede mną byli, to też byli raczej ludzie, których partia tam gdzieś odstawiała, żeby tam byli, ale bez większego znaczenia. Liberacki na przykład, ale no, był tam w tej lewicy cały czas, był ministrem transportu, ale to na zasadzie takiej, że właśnie tam no, kogoś tam trzeba, prawda? Ale to, no, dlatego, że no, to było stan był straszny, to znaczy, jeśli chodzi o drogownictwo, no to duża część dróg była w stanie złym i to do tego stopnia, że korona drogi się rozjeżdża. Nie, że asfalt trzeba wymienić, dziury zatkać, tylko już w ogóle to wszystko się zachwiewa. A pieniędzy nie było praktycznie w ogóle, bo wtedy jeszcze nie byliśmy w Unii Europejskiej. Były fundusze pewne, ale to była nie wiem, może 1/10 albo jeszcze mniej tego, co teraz, prawda? W związku z tym praktycznie jakieś skala inwestycji, plan budowy autostrad uchwalony jeszcze za Suchockiej, prawda? Tylko, że z niego zrealizowano jakieś tam... No był Kraków-Katowice wtedy chyba, tak, to Gierek wybudował. Tak, Kraków-Katowice wybudował Gierek, z tym, że Gierek wybudował od węzła Balice, bez węzła, do gdzieś okolic Jaworzna. Aha. Także w Szanowa, gdzieś. Kawałek był, prawda? A ta koncesja... No i była poniemiecka autostrada. Tak. Która była na odcinku od Zagliwicami do granicy państwa, tak. Niemiecka. I to były dwie autostrady, które dwa kawałki, a cztery były wtedy, prawda? Natomiast ja wszedłem i zastałem takich drogi, to jak powiedziałem, jeśli chodzi o autostrady. Była ustawa autostradowa wcześniej obowiązująca, przewidywała budowę autostrad w trybie wyłącznie koncesyjnym. To znaczy drogi ekspresowe buduje państwo z budżetu, natomiast autostrady robimy koncesyjnie, to znaczy
państwo daje grunt. Wtedy były, przepraszam, te trzy pomysły, tak? Że A1, A2, A4, tak? Tak, no wie pan, zawsze. Od samego początku w zasadzie uważano, że jak na poziomie autostradowym to jest potrzebne A1, 2, 3 i jakieś tam drobne kawałki. Resztę sieci 4. Zakładano, czyli 1, tak, tak. 3 to jako ekspresowe. Tak. Resztę sieci zakładano jako drogi ekspresowe, bo nie miały takiego potoku pojazdów i nie będą miały. Bo po to, żeby była autostrada i zwłaszcza, żeby była płatna, to trzeba mieć potok samochodów taki, żeby opłaty spłaciły. A nie można ich dowolnie podnosić, raz z rządów politycznych, ale dwa, że nie może być tak, że czas jazdy innymi drogami i paliwo na to wydane, jakaś tam cena czasu no, nie pokrywa tego, tej opłaty, prawda? To musi być konkurencyjne względem czasu jazdy innymi drogami i kosztów paliwowych. W związku z tym na autostradzie się nadawało w Polsce bardzo mało odcinków. Bardzo mało odcinków się nadawało. No i w związku z powyższym, no ale była zasada, że jednak będziemy prawie koncesyjnie budować. I ja wydałem dwie koncesje, zrealizowałem. Te A4 Kraków-Katowice, tak? A4 Kraków-Katowice no była i... koncesja wydana na zasadzie takiej właśnie, że wkładamy, koncesjonarz bierze to, co jest po gierku, przedłużone już trochę, bo wtedy było dosiągnięte tutaj do węzła Wielickiego było chyba, nie, do Opatkowic. Tak. A dostaje koncesję od węzła w Balicach i ma dociągnąć to do Katowic, w Brzęczkowicach dokłada dalej jeszcze ich, ale za darmo. No i w ramach tej koncesji ma jakieś tam opłaty pobierać i dostaje na ileś tam, na 30 lat chyba te grunty, do 27. Tak. I no tylko ja, wszyscy narzekają, że opłaty wysokie są, że w ramach koncesji jeden z warunków to było wybudowanie wszystkich mostów od nowa. Żaden most czasów gierkowskich nie spełniał parametrów nośności drogi europejskiej. W związku z powyższym koncesjonariusz pracowicie zamykał te kawałki i przebudowywał wiadukty wszystkie, prawda? W zasadzie żaden wiadukt się nie dawał do eksploatacji przy założeniu, że ma spełniać kryteria, że nie tąpnie. Most na Wiśle, ten Łotyńca, to tylko dwa przyczółki zostały. Ze cztery przyczółki, tylko dwa chyba zostały. Reszta były przyczółki z tłuc młotami, rozwalić przyczółki, budować od nowa, bo siadały. Także to pogierkowskie niestety były trochę kiepskie historie. Ale jest faktem, że za moich czasów no, zaczęliśmy budować ten odcinek od Gliwic do tego i w rejon Wrocławia, także w zasadzie za moich i naprawianie od Wrocławia do granicy, żeby to jakoś tam wyglądały te płyty nieszczęsne. Także no, jedna rzecz się stała za rządu Buzka w wyniku moich decyzji, potem już Wizyk kończył, że po moim wyjściu, ale w każdym razie przełomowość rządu polegała na tym, że po raz pierwszy ilość autostrad wybudowanych w III RP była dłuższa od hitlerowskich i gierkowskich razem wziętych. To było dużym sukcesem, bo przedtem w zasadzie najdłuższy odcinek to był po hitlerowskiej, prawda? Natomiast, no tak, tak. Natomiast później był jeszcze gierkowskich, tych 50 kilometrów może. Się... A to pan te koncesje w takim razie tak, wydał? Tak, ja wydałem koncesję. Na 30 lat to mi się nie zgrywa liczbowo, bo 2027. Na 41. Jeśli chodzi o A4, to koncesja była wydana, tylko była niewykonalna i były ciągle negocjowane warunki uruchomienia. I w końcu ja to przeciąłem i podpisałem decyzję, prawda, że już nie wiem, na co tam brakowało, czegoś brakowało. I ja podpisałem decyzję, że w końcu koncesja, bo koncesja już była wydana na A4 wcześniej, tylko ciągle coś tam nie grało, umowa nie była donegocjowana do końca. Ja w końcu negocjowałem, że w końcu oni to wzięli i zaczęli de facto budować. Więc ja to podpisałem, tą decyzję. A drugie to była A2 Kulczykowa, da? I to była koncesja dzisiaj też wydana. Najdroższa jest. Tak. Tylko, że to jest jedyna, która spłaca inwestycje. Ona jest najdroższa, bo to jest jedyna autostrada naprawdę prywatna. Bo to, co jest A1 do Gdańska, to tam jest... To znowu no, muszę zrobić dygresję, że jak pan chce to pojąć, że tak powiem, problemy tych kosztów. Otóż w wypadku A4 rząd włożył duży kawałek autostrady nie nadającej się do... wymagającej przebudowy, ale jednak już z pasem, z gruntem, nie? I kazał dobudować kawałki. I za to brać później opłaty przez ileś lat. W wypadku natomiast A2 to była prawdziwie prywatna budowa miała być. To znaczy rząd wkłada tylko grunty. I jakieś tam kawałki mostów czy coś, które były koło Poznania już gotowe. Natomiast koncesjonariusz zaciąga kredyt, wkłada swój kapitał, buduje i potem ma się mu spłacić i ryzyko ruchu przyjmuje koncesjonariusz. Bo to jest najistotniejszy punkt programu, że nas nie interesuje, ile on tam zbierze. Ma górną granicę cenową oczywiście pewną, którą kontroluje się, żeby
był zysk, że tak powiem, jakiś, ale ryzyko ruchu jest po stronie koncesjonariusza i koszty inwestycyjne są po jego stronie. I to już się zupełnie zmienia w porównaniu do A1, który tak. jest inny układ. I to, co tam koncesję, no ona była i no ja tam przeprowadziłem dość ważny zabieg, mianowicie po pierwsze nie odebrałem, ale kazałem się zrzec pod rygorem zabrania wszystkiego tych koncesji, bo wiadomo, że nie zaczną, czyli de facto odebrałem część koncesji poprzez, no ale nie, jakbym odebrał, to by się skarżyli do sądu i nie wiadomo, co by było. Ja powiedziałem, że mają przynieść zrzeczenie, to wtedy zaczniemy negocjacje o ten kawałek jeden. No i tak zrobili, trzeba przyznać. No a potem się zaczęły negocjacje umowy, bo umowa była, ale była niewykonalna. To znaczy banki nie godziły się pod tą umowę dać kredytu Kulczykowi, tej Autostradzie Polskiej S.A. Dla rządu niektóre obciążenia były nie do przyjęcia, bo tam był zakaz budowy jakiegokolwiek pasa ruchu drogowego 50 km w obie strony. No, co tak ostro. Natomiast myśmy powiedzieli tak, owszem, ale tylko równoległego, nie prostopadłego. I to już zresztą się przydało, bo kiedyś protestowali, jak tam coś Pytaka zbudowała. I jak długo nie będzie obciążenia. To znaczy są miary obciążenia ruchu, prawda, dla dróg. Jeżeli obciążenie przekroczy pewien parametr, to wtedy oczywiście GDAKA ma prawo zbudować równoległą autostradę. A przy A4 drogę. Były jakieś takie... Przy A4... To, przy A4 jakieś... proszę zobaczyć, jakiego pecha mają drogi komunikacyjne równoległe do A4, prawda? Remont linii kolejowej 10 lat trwa i dopiero w tym że to nie jest skończy. Problem autostrady, tylko nieudolności PKP. I Beskidzka Droga Integracyjna tak. też strasznie. No, ale Beskidzka Droga Integracyjna to jest troszkę na wyrost. To jest troszkę na wyrost. To jest, ona no jest potrzebna, ale w momencie, gdy jest A4, to w zasadzie dojazd do Bielska jest. Natomiast tam były ograniczenia, już nie pamiętam jakie, no. bo to nie ja zawierałem. Tak. Umowa była już zawarta wcześniej, prawda? Ja tam przyszedłem na gotowe. Natomiast tutaj ja kazałem wyrzucić te prostopadłe, a równoległe, że pod warunkiem, że nie ma. I tu na przykład w Trzebini też oni się Starek spodawanturował o dodatkowe pasy ruchu w Trzebini. Ale powiedziałem im, no dobrze, to sprawdźcie, co pisze w umowie. Bo tu też nie było powiedziane, że nie wolno ani jednego pasa dobudować na drodze 94. Nie było tak powiedziane, bo ta umowa była niekorzystna dla rządu, ta za 4 tutaj, ale jednak nie było aż tak, że nie da się w ogóle gdzieś tam w Trzebini zbudować pasa na skrzyżowaniu tam. Bo GDAKA oczywiście, jak się jej kazało budować, mówiła, no nie, tu nie wolno. Ci mówili tak, żeby nie robić tego. Faktycznie była sytuacja inna. Natomiast tam było no, zakazy z obu stron, znaczy zobowiązanie się, że nie zostanie zbudowana konkurencyjna droga istotna, ale jednak wprowadziliśmy to zastrzeżenie, tam szereg rzeczy wprowadzili, w tym był problem oczywiście wydłużenia, znaczy banki zażądały wydłużenia na dłuższy czas, z tym, że no, myśmy w końcu stanęli wtedy na tym, że 30 lat, a po 30 latach macie koncesję, z tym, że no i tak Urząd Skarbowy kontroluje zyski i księgi, zyski do podziału z rządem, to znaczy jeżeli stosownie do wpływów, część wpływu idzie do Skarbu Państwa, jeżeli się okaże, że będzie większy niż myślimy w chwili, bo kluczowym problemem jest prognoza ruchu, prawda? Tak. Więc oczywiście koncesjonariusz uważa, że ona jest przesadzona ze strony rządu, prawda? Rząd uważa, że i tak jest dość i zarobią. W związku z tym tam w końcu było tak, że na 30 lat jest według tej prognozy limit opłat, a potem jest powiedziane, że jest, jeżeli się okaże, że prognoza ruchu jest, że ruch jest większy od prognozy, to zyski są częściowo rządowe. A jak chodzi o kolej, bo lata 90. są postrzegane jako taki czas, prawda, zapaści kolei, także ona się staczała. Znaczy ona się zaczęła staczać wcześniej, z tym, że rzeczywiście wtedy, no to w wypadku kolei, bo w wypadku autostrad, no to jedyne co się obwodnice Krakowa zacząłem, się skończył już SLD i tam A4 uruchomiliśmy, a dwa koncesje, tam parę rzeczy, no i na A4 tam były budowy jeszcze, wie pan, za Gliwicami w kierunku Wrocławia, tam w końcu drugie jezdnie dobudowywali, także coś tam się stało dobrego. Natomiast jeśli chodzi o kolej, to sytuacja jest taka, że generalnie biorąc, trzeba sobie uświadomić, jaki był system ekonomiczny kolei i w PRL-u, i w krajach zachodnich, i wszędzie. Otóż kolej pasażerska prawie zawsze była deficytowa. Poza kolejami podmiejskimi w wielkich metropoliach i takimi trasami typu Kraków-Warszawa, to w zasadzie kolej osobowa deficytowa i już w czasach zaborczych, jak komuś dawano koncesję na kolej prywatną, to było wpisane. Koncesja pod warunkiem, że uruchomi dwie pary pociągów pasażerskich. Czyli to było narzucane zawsze do sfinansowania przez wpływy z innych przewozów. I kolej na takiej zasadzie jechała. To znaczy
przewozy towarowe miały rentowność 157% w PKP, tam jak ja pamiętam w 80-tych latach. No ponieważ wydobywaliśmy 200 milionów ton węgla za Gierka, trzeba go było gdzieś tam zawieźć, no to szło do elektrowni, czy na granicę, czy gdzieś, no to tak. Kolej tutaj brała opłaty. Nie musiała się specjalnie liczyć z tymi opłatami, bo w ogóle konkurencji nie było, tylko były taryfy, ale nawet gdyby, no to samochodami się tyle węgla nie przewiezie. Z kolei drobny transport samochodowy był ściśle koncesjonowany. Autobusy zresztą też. Koncesja na autobus to było w ogóle wielkie dzwony. Były tylko państwowe linie, które nie jeździły tam, gdzie jeździła kolej. Do Katowic nie było żadnego autobusu z Krakowa na przykład, prawda? Tam były tylko takie typu Zakopane Katowice przez Kraków, to 2 czy 3 były, koniec. W Niemczech ten zakaz trwał do roku 2000 któregoś, że nie wolno było uruchomić linii autobusowej ponad 50 km długości bez zgody Deutsche Bahn. To pierwsze było tam. W związku z tym tak, tu był monopol, zakaz osobowych, na towarowe były duży ruch, no i w związku z tym koleje pasażerskie jakoś tam jeździły, prawda? I kolej realizowała przewozy pasażerskie. Oczywiście część była bardzo wysoko frekwentowana, część nie. I co się teraz działo po roku 90 zwłaszcza? Malało wydobycie węgla, bo nawet bez, że tak powiem, redukcji, bez reformy, no to nie było już 200, tylko było tam 130, potem bardziej 100 niż 130 nawet, prawda? Więc oczywiście przewozy do połowy, prawda? To raz. Po drugie, w przemyśle ciężkim też nastąpiły duże zmiany, prawda? Energochłonność, czyli węgiel, koks i tak dalej dla hutnictwa spadły do połowy po wyrzuceniu pieców martenowskich. Cement to samo. Znaczy, kilka działów przemysłu zmniejszyło energochłonność, w wyniku tego zmniejszyło się. Energetyka też zmalała trochę, prawda, w wyniku tego elektryczna. W związku z tym przewozy towarowe przestały być tym czynnikiem finansującym. Pozostałe przewozy z kolei spotkały się z konkurencją samochodową, zarówno pasażerskie, jak i towarowe. Był wielki boom motoryzacyjny. No i powiedzmy tam, gdzie przedtem kolej łaskawie jeździła 2 razy dziennie i ludzie przychodzili na 6, a potem spieszyli się na 16, żeby wrócić, no tam już nikt nią nie jeździł, prawda, bo kupił sobie stary samochód i jakoś tam dojechał wtedy, kiedy on chciał, a nie kiedy PKP chciał. W związku z powyższym nastąpiło załamanie i frekwencji pasażerskiej i tego. I w momencie, gdy mieliśmy rząd Buzka, długi PKP wynosiły kilka miliardów złotych i dzienny przyrost długu był rzędu 500 000. Także ja mówię, że dyskutujemy na Radzie Ministrów, w tej chwili przybyło na PKP tyle, a tyle długu. No bo oczywiście tak, nie zwalniali pracowników, bo się bali, nie likwidowali przewozów oczywiście nierentownych, no bo trzeba utrzymać przewozy, bo tam. No i oprócz tego oczywiście było też duże złodziejstwo zwykłe, prawda? Prezes Janik ukochany, prawda, którego się udało jakimś cudem wyrzucić, mimo że miał poparcie o wszystkich związków zawodowych, który już normalnie kradł po prostu, prawda? To znaczy tak, właśnie co dotknęło kolej? Po pierwsze, i zostało prześlepione przez kolejne rządy, po pierwsze ubytek towarów masowych, dla których kolej nie ma specjalnej konkurencji. Pewnie, że tam zdarzają się przypadki, że węgiel gdzie wożą samochodami do elektrowni, ale to jest margines. Prawda? Generalnie tu kolej jest bezkonkurencyjna. Po drugie, w ogóle ubytek tego typu transportu, no bo się wydobywa mniej węgla i wozi mniej węgla. I przemysł surowcowy gra mniejszą rolę, nie tylko węglowy. Po trzecie, konkurencja samochodowa do wszystkich innych towarów praktycznie. I ona wzrastała, no i oczywiście wzrastała, bo była bardziej elastyczna przede wszystkim, prawda? Jednak transport kolejowy jest mało elastyczny i to jest problem pewien. No i teraz to spowodowało, że kolej nie miała pieniędzy na remonty, na utrzymanie infrastruktury i na dotowanie przewozów pasażerskich. W tych przewozach motoryzacja też odebrała bardzo dużo, plus busy, ponieważ znikło koncesjonowanie autobusów, to tam, gdzie był większy potok pasażerów, no to ludzie kupowali Nyskę i jeździli, nie? Ze wsi do miasta i koniec, prawda? I częstokroć dzisiaj jest tak modne to mówienie o wykluczeniu wsi. Tam, gdzie nie ma mieszkańców, tak. Ale tutaj to, wie pan, nie było autobusów do Zawoi, tylu jak chodziłem w góry, prawda? Pamiętam, ile było autobusów do Zawoi, na przykład z Krakowa. No to tylu, co dzisiaj nigdy nie było w historii, prawda? Jest wiele miejscowości, w których nigdy nie było komunikacji, a teraz jest prywatna. Że ona jest tam, gdzie jest jakiś potok pasażerów. Natomiast no, kolej została z tego wygryziona, zwłaszcza, że miała ten stary tabor i tak dalej. I teraz co w zasadzie trzeba było zmienić? Po pierwsze, pod kątem reform, które Unia prowadziła, trzeba było wpuścić konkurencję. Konkurencja się na kolej wpuszcza dwoma
ramami. Pierwsze, infrastruktura jest, może być państwa prywatna. W ogóle jest państwa obywatela, to się nie powiodła nigdzie. I infrastruktura ma obowiązek wpuścić każdego przewoźnika na równych prawach. To jest bardzo skomplikowane w wypadku kolei, ale jest. Po drugie, przewozy towarowe trzeba skomercjalizować, bo i tak już nie przynoszą tak wielkich zysków, żeby sfinansować cokolwiek. A żeby konkurowały, muszą pracować na zasadach komercyjnych, obniżać koszty i nie robić za wielkiej marży. Bo taką marżę, jakby zrobił ktoś teraz na... to węgiel też by jechał samochodami. W związku z powyższym to do prywatyzacji powinno iść. Taki kierunek ustalono wtedy. Po trzecie, transport pasażerski, trzeba sobie jasno powiedzieć, że jest trochę linii, które mogą być komercyjne i na których kolej może zarabiać, ale też nie tak, że musi z tego sfinansować jeszcze kogoś, nie? Natomiast gros transportu publicznego typu aglomeracyjny, regionalny musi być dotowany. I nagle rząd się dowiaduje i inni, te zachodnie się dowiedziały wcześniej, nasz się dowiedział za Tuska, że do kolei trzeba będzie dopłacać, w sensie nie tylko inwestycji, budowy torów, remontu generalnej, co było praktykowane wcześniej, ale także musi być regularne finansowanie. Tak miasto finansuje tramwaje, to tak trzeba finansować przewozy pasażerskie, aglomeracyjne, regionalne. Tam jest oczywiście komuter, który codziennie jeżdża. I wtedy ustawę o PKP przeprowadziłem jeszcze ja, że podzielono, zrobiono holdingi Intercity te i regionalne. Pozwolono tworzyć koleje lokalne, pozwolono tworzyć koleje prywatne. Nie dokonano prywatyzacji cargo, co było błędem, bo i tak cargo w tej chwili ma już połowę rynku, prawda? Wchodzą kolejne firmy i go tam ograniczą. No ale dobrze, jest. Tak jest i tak się musiało, tak powiem, no trochę nauczyć żyć. No, rynkowo. Żyć rynkowo. W sumie się dość nauczyło nawet. Natomiast trzeba zrobić jedną rzecz, która nie dotyczy reformy kolei jako takiej, tylko trzeba wprowadzić system transportu publicznego, zbiorowego, finansowany i tam też się wpuszcza konkurencję, ale nie na torach, tylko o tory. To znaczy są organizatorzy transportu publicznego, na przykład magistrat, województwo i tak dalej, i ono robi przetargi na obsługę linii. Z góry zakładając, że będzie dopłacać. Przetarg jest, kto chce mniej się dopłacać. I ja wtedy, mnie się wtedy udało przeprowadzić rozporządzenie Rady Ministrów, co prawda, taką protezę. Ustawy o transporcie się nie udało ani wtedy, jak wyszedłem z rządu, to jeszcze ją robiliśmy w Sejmie, się nie udało skończyć. Dopiero późniejsze rządy ją wreszcie uchwaliły. Ale uchwaliliśmy rozporządzenie rządu, które dawało 8 milionów dotacji na transport pasażerski dla województw. To znaczy województwa miały obowiązek zrobić przetargi i uruchomić przewozy pasażerskie. Na zasadzie właśnie tak. Oczywiście no, tworzyły też swoje koleje, te przewozy i tak dalej, no ale to ruszyło. To oczywiście trwało, zanim doszło do jakiejś równowagi, ale no mniej więcej w tej chwili oczywiście dotacje są znacznie wyższe niż były wtedy. Poza tym dotuje się też dalekobieżny ruch. Bo Intercity wtedy było rzucone, macie jeździć, natomiast jakoś zarobić, natomiast tylko te przewozy lokalne były. Natomiast zamknęliśmy, znaczy moja dyrektywa była taka, żeby zamknąć przewozy tam, gdzie bilety pokrywają mniej niż 20%. Każda granica w górę oznaczała likwidację kolei na dość poważną skalę. Tak. To wszyscy narzekają, że myślę, gdyby przyjąć 30-40, to zostaje połowa siatki kolejowej w Polsce i tory bezpańskie, po których nic nie jeździ. Więc myśmy przyjęli 20% i tak faktycznie jest lepiej, to znaczy są finansowania takie, gdzie jest 10% pokrycia. No i to była reforma kolejową, którą ja zacząłem, która biegła z oporami, z tym. No wszyscy narzekają, że się, to był cios dla kolei, ale tak naprawdę gdyby nie było o transporcie publicznym i komercjalizacji towarowych, no to by to się dalej kurczyło, prawda? A dotowanie takie na zasadzie, że macie pieniądze i coś zróbcie, no to jest, jak wiadomo, katastrofa, prawda? Tak. Finansowa i nic nowego się nie poprawia. No dopiero po parunastu latach kolej się zaczęła jakoś tak odradzać. Jeżeli kolej zaczęła, tak, można powiedzieć, że transport lokalny, jeszcze jedna decyzja była istotna, mianowicie, że województwa dostały pieniądze na zakup autobusów szynowych czy mniejszych pojazdów, bo jeszcze jednym z problemów było to, że lokomotywa towarowa ciągnęła 2 wagony, które wiozły 10 pasażerów, co oczywiście też trochę ekonomicznie słabo wypadało i wtedy się zaczął ruch, żeby jednak zacząć kupować tabor lepszy. I województwa to zaczęły robić, z tym, że tak naprawdę dopiero wejście do Unii Europejskiej dało pieniądze na tabor, tak, i dało pieniądze na remonty infrastruktury, no bo tory też były w stanie krytycznym, prawda? Do Katowic były prędkości miejscami 40, 50, 70. No, generalnie zaczęło się dziać coś, prawda? No, pasażerskie, komercyjne w Polsce stanowią w tej chwili około 10%,
W Wielkiej Brytanii 1%. Także generalnie stworzenie na komercyjnej bazie kolei pasażerskiej jest niewykonalne. Europa średnia ma 25% jest komercyjnych połączeń kolejowych. To musi być generalnie. U nas w zasadzie, wie pan, Katowice, Kraków, Warszawa, Gdańsk, Warszawa, Poznań, to byłoby na tyle, prawda? Więc w związku z tym to się stało wtedy i moim zdaniem to odegrało dużą rolę. W sumie, no, tylko, wie pan, moje 800 milionów, które wymyśliłem i o które walczyłem, było przez 3 lata dawane. Za moich 200, potem 500, potem 800, bo nie ma pieniędzy. A dzisiaj jest, jak posiedliście inflację, niewiele więcej, 1,2 dla regionalnych przewozów. Dużo się zwiększyło dla... Zaczęto finansować też przewozy... Samorządowe. Samorząd, te moje to są regionalne, samorządowe. I samorząd płaci Polregio albo swojej spółce. Natomiast zaczęto Intercity finansować, dalekobieżne. I wtedy Intercity mogły rzeczywiście trochę odetchnąć i zacząć częściej uruchamiać pociągi na innych trasach niż tylko te, tak powiem, prestiżowe, które mają wypełnienie i w zasadzie no, są komercyjne, są dochodowe. Choć Poznań już na granicy, ale no są. Bo tu jeszcze jak dochodzi... skończy remont Warszawa-Poznań, to może... No, może problem polega na tym, że też trzeba się gonić z autostradami. Trzeba, no właśnie. Tak. Bo Kraków, ja zawsze mówię kolejarzom, panowie, Kraków, Warszawa i Katowice, Warszawa jest samogaj ekonomiczny, bo jeszcze nie ma prawdziwej autostrady północ-południe. Jak będzie, to też trzeba będzie troszeczkę się sprężyć, prawda? Chociaż są dwa duże ośrodki, to jednak zawsze się jakoś utrzyma. Tak. Tak, zwłaszcza, że to dużo takich usługowych ludzi, że tak powiem, jeździ. Tak, to i turystycznie, i biznesowo ma duże znaczenie, także to się trzyma i będzie trzymać. No to dobrze, to mamy te dwa obszary z infrastruktury w miarę pokryte. Wracając do politycznych gierek, jak w Unii Wolności dochodziliście do decyzji o wyjściu z koalicji? Znaczy, wie pan, no, pojawiały się coraz więcej problemy z budżetem. To znaczy, Balcerowicz uważał, że trzeba jeszcze, no, inflacja jeszcze była, nie? Pytanie oczywiście zawsze jest w takiej sytuacji, czy tą inflację zduszać do jakiegoś procentu i dopiero wtedy sobie powiedzieć, jesteśmy gotowi finansować z przyrostu PKB różne rzeczy, prawda? Lepiej, czy też, no, dopóki nie dobijemy gada, no to jednak mimo wszystko oszczędzamy, prawda? I bardzo oszczędnie. I Balcerowicz był zwolennikiem jednak austerity i tak mniejszy niż Dąbrowski na przykład, bo za Mazowieckiego było pierwsze poluzowanie, prawda? I wtedy Dąbrowski odszedł z rządu, pierwszy zastępca, tak. bo Dąbrowski był, tak powiem, za nim gdzieś ściana. Taki czerwiec 90 tak, roku. Tak, za Dąbrowskim już jest wyłącznie ściana, jeśli chodzi o monetaryzm. Natomiast tutaj, no to był, i to był moim zdaniem jeden z poważniejszych problemów, że ciężko było jakby utrzymać tą dyscyplinę, którą Balcerowicz bardzo mocno naciskał i nie chciał zostać, że tak powiem, z sytuacją, w której będzie musiał, który miałby akceptować budżet w jego przekonaniu niebezpieczny, inflacyjnie i pod względem długu. Czyli to był spór o budżet na 2001. No tak, tak. Znaczy o to, co robić, jak to ma w przyszłości wyglądać. Poza tym było coraz ciężej z tym AWS-em się rozmawiało. To znaczy tam ciągle były te wewnętrzne jednak problemy, których bardzo trudno było też uzgadniać. I to męczyło wszystkich trochę. Także w zasadzie, no wie pan, część ludzi tak już czekała, żeby wreszcie wyjść, bo im to ciążyło. Ten sojusz im ciążył, prawda? Części ludzi w Unii Demokratycznej czy w Unii Wolności. Część ludzi po prostu ciążył. Część, Balcerowicz z kolei, no, uważał, że po prostu wchodzi się na niebezpieczną już ścieżkę, jeśli chodzi o dyskusję o budżecie, wydatkach i tak dalej, że no, może się okazać, że będzie ojcem dużego deficytu. Bo trzeba pamiętać jeszcze o jednym bacie, który wisiał nad rządami. On dalej wisi, ale jest bardzo już słaby. Mianowicie cały czas się idzie na długu, prawda? Tak. Dług jest cały czas elementem finansowania. Tak. Koszt tego długu, jego obsługi zależy od rankingu rządu na rynku długów państwowych. I część ruchów powoduje, że tam się ten ranking zmienia. I w ten sposób automatycznie nas obsługa długu zaczyna więcej kosztować. A jest rolowanie, prawda? Wpłacamy jeden, bierzemy następny. Tak. I to rolowanie, ale to w tym momencie z rolowania okazuje się, może się okazać, że trzeba płacić grubo więcej, jeżeli się nie spełnia pewnych kryteriów, które no, jest do dyskusji, czy one nie są, aby zbyt się nie częsą ci. No są uznaniowe bardzo. One są, tu jest pewien element uznaniowy w tym wszystkim, prawda? No ale jednak to wtedy jeszcze Polska miała te, chyba, ile tam wtedy było, jeszcze ciągle było chyba ponad 10, nie? Już nie pamiętam, ale
Buzek to jest chyba jeszcze ponad 10. 10 czego? Inflacji procent. A tak, jeszcze to jest jeszcze tak. Ponad 10. To jest jeszcze ciągle taka inflacja, o której trudno mówić, że jest bezpieczna. No w związku z tym to był jakby taki ten, no i ponieważ z kolei no, nastroje były też takie, że część ludzi uważała, że jednak ten sojusz, ta koalicja nam w sumie szkodzi. Już ludzie wymyślili trochę wyborczo, po raz pierwszy w historii UD chyba. Generalnie, właśnie jak panu mówiłem, to jednak w dużej mierze byli idealiści i reformatorzy, którzy no, nie myśleli w ogóle, że jakieś wybory będą, trzeba będzie wygrać, żeby dalej być. W związku z tym to bardzo ciężko się tłumaczyło, prawda? No i w związku z powyższym, no, siłą rzeczy jakby poszło w kierunku tego, żeby wyjść. No i ostatecznie wyszliśmy z tym, że z założeniem, że jednak będziemy niektóre decyzje rządu popierać. Jest 2000 rok i jesień, wybory prezydenckie. Czy wy w ogóle przez chwilę w Unii Wolności myśleliście o swoim kandydacie? Znaczy, Balcerowicz chciał, żebyśmy poparli Andrzeja Olechowskiego. Jakieś alternatywy były? Znaczy, nie, no on to proponował, prawda? No to się nie podobało jednak, także ludziom skądinąd, nie będącym zwolennikami dekomunizacji, tak dalej, no on był współpracownikiem po prostu, no tak, prawda? Jawnie o tym mówił. Tak, zresztą. Tak. I to jednak było za dużo, znaczy... Powiedzmy, Lityński czy podobnie mu myślący ludzie mówili, owszem, ja byłem przeciw lustracji, ale nie musimy wybierać agenta na prezydenta. A, znaczy, to jest przesada, prawda? Zresztą no, Maleszkę też utopił Lityński w sumie w pewnym momencie. Znaczy, są granice, prawda? On też na przykład swoje Maleszki także. Pokazać artykuły Maleszki, jak zaczęło wychodzić w Wyborczej. Okazuje się, że Maleszka zaangażował się przeciwko lustracji. No to jak tak, to nie ma litości. I że gdyby siedział cicho, potem można by go próbować bronić, ale tak, to nie ma litości. Bo ktoś już nie powinien się już angażować w swoją istotę. Tak samo tutaj nie ma litości. Fajnie, możemy się z nim pokazać, ale my nie musimy wybierać prezydenta spośród tego. Prawda. I to było dość stanowcze. No i na tym się Balcerowicz trochę naciął, że tak powiem, bo on bardzo był zaangażowany i tego, i mówił, że trzeba poprzeć i tak dalej, i tak dalej. I była koncepcja, żeby, znaczy część partii, że tak powiem, proponowała, że może by na przykład jednak wybrać własnego kandydata kontra Balcerowiczowi. I wtedy no, było głosowanie, którym alternatywy były właśnie takie, że nie wystawiamy kandydata i kto chce głosuje na Olechowskiego i może Balcerowicz prywatnie opowiadać, że jest za Olechowskim, ale partia nie poprze. Albo, że no, albo byli też ludzie, którzy uważali, że należy wystawić i przegrali głosowanie na Radzie Krajowej. W wyniku presji Balcerowicza przegrali. Ja też poparłem Balcerowicza, co do koncepcji nie byłem do końca pewien, ale już generalnie ja prowadziłem głosowanie. Natomiast wtedy ci, co byli przeciw, jak pytałem, no to kogo macie? A na przykład można by panią marszałek Krzyżanowską wystawić, na przykład, prawda? No, była marszałkiem, był AK, w sumie trudny do zakwestionowania kandydat, chociaż no nie, politycznie niezbyt jakby, ale z dużym jednak historią, znaczy historia ładna i duża, prawda? A na przykład pomysł w akcji wyborczej Solidarność był pomysł, że Maciej Płażyński, prawda? Jakbyście wy z tą częścią AWS-u, która nie chciała Czaplewskiego... Jak zwolennicy Unii głosowali w wyborach, to jest inna sprawa. Generalnie biorąc, jest dla mnie dość oczywiste, że część Unii głosowała, znaczy Unii, część elektoratu Unii zagłosowała za Olechowskim, część pewnie za Kwaśniewskim. Natomiast u nas no, takie stanowisko zostało utrzymane. A pan na kogo zagłosował? Ja wtedy kto był? Jakie byli kandydaci wtedy? No, oprócz Kwaśniewskiego, Olechowski pan wspomniał, Marian Krzyklewski, Wałęsa też kandydował. Już nie pamiętam za bardzo, ale nie pamiętam, szczerze mówiąc nie pamiętam, nawet naprawdę nie pamiętam, kogo zagłosowałem wtedy. Wiem, ale czyli też nie był pan entuzjastą kandydatury Olechowskiego? Nie, poparcia. Nie, z powodu głównie tego, że ja uważałem, że on po prostu jest... On jest takim no, celebrytą, showmanem, natomiast jak przyjdzie do co do czego, on był w rządzie Olszewskiego, ministrem finansów, tak. Prawda? Nie przeszkadzało ani jemu, ani Olszewskiemu, no, ustąpił w pewnym momencie, jak tam się zaczęły jakieś. Nie wiem, czy z powodu tego TW ustępował, czy z innego, ale w każdym razie ustąpił wtedy. Natomiast nie, ja nie byłem, ja zresztą no,
spełniła się moja przepowiednia, ten biznes cały był tutaj niebowzięty, Lechowski, tylko Lechowski tam, Bochniarz, ci wszystkie kręgi, że tak powiem, rady gospodarcze i tak dalej. Ja tam byłem jakieś na spotkaniu z Lechowskim w tych radach, gdzie była dyskusja Unia versus inne partie, no już widziałem, co się dzieje. On będzie tam sprzyjał tego śmek. Ale jak się zaczęła kampania, to się nagle koledzy biznesmeni dowiedzieli, że Olechowski z Piskorskim są na urlopie w Turcji. Prawda? To no, było w ich charakterze, ale jak raczej w takim czasie, to powinni za przeproszeniem zapierniczać, prawda, a nie urlopować. No, Olechowski był człowiekiem, moim zdaniem jest nadal człowiekiem, który ma bardzo dobrą wymowę, który na wielu sprawach rzeczywiście zna, który ma doświadczenie i obycie. Natomiast on nie jest pewien, czy chce być politykiem. Nie jest pewien. On sam powiedział mi kiedyś, że wie pan, ja nie wiem, czy ja chcę reprezentować tych ludzi. Widział przecież, że w sumie w elektoracie takiego poparcia dla jego poglądów też za bardzo nie ma. Jak ja tak rozmawiam, spotykam się, to ja w sumie nie jestem pewien. No, no i to jest właśnie ten problem, prawda? Nie tylko jego, prawda, ale wielu ludzi, którzy, no, nim nie było tego parcia, że trzeba koniecznie zostać, a inni nie zostają. A inni nie zostają. Także po prostu to moim zdaniem było do przewidzenia, że ta jego kampania będzie taka sobie, prawda? No i że się na tym, on dużo głosów zebrał, trzeba przyznać, ale to... Na drugie miejsce wyprzedził Mariana Krzekleskiego. No oczywiście, wyprzedził wiele osób, ale nie zaangażował się na 100%, że tak powiem, w całą tę historię. Dla niego to był taki jeszcze jeden projekt w życiu, przez który przejdzie, no fajnie pokandydował, poszedł, ale to nie była ta determinacja, która no, jest konieczna, żeby w tego typu imprezach uczestniczyć. Po wyborach dogadaliście się, znaczy zrobiliście targ z AWS-em, że Leszek Balcerowicz zostaje prezesem NBP, a wy popieracie budżet, prawda? Znaczy myśmy się dogadali po pierwsze z AWS-em, po drugie z Kwaśniewskim, żeby go zaproponował. A tak. No to wymagało, że tak powiem, dwustronnej dyplomacji. Tym bardziej było to trudne, że Jan Krzysztof Bielecki w AWS-ie sobie załatwiał poparcie też na prezesa NBP. Z tym, że no, Kwaśniewski go wykluczył, że tak powiem, w wyniku czego no, w sumie był Balcerowicz i myśmy obiecali poparcie tam jakieś, nie pamiętam już czego dokładnie, no i oni tam zgrzytając zębami głosowali. No, Wysiłowski powiedział, że no, nie zagłosujecie, to po prostu upadniemy wcześniej i tyle, prawda? Bo to by tym mogło grozić nawet, prawda, wtedy. Więc w sumie, z jednej strony Balcerowicz był już zmęczony partią ewidentnie, prawda? Z drugiej strony no, był gotów, w okresie kończyła się kadencja, prawda? Był chętny oczywiście, no i na pewno się nadawał. Zapewne było to dla niego bardziej chyba adekwatna kariera niż nawet bycie tam przewodniczącym partii, powiedzmy, prawda? Zwłaszcza opozycyjnej, która niewiele już robi. Zna prezes NBP i tak, myśmy, no i negocjowaliśmy w obie strony, że tak powiem, bo musiał go Kwaśniewski wysunąć. To też tam no, lewica nie była z końca tam zachwycona Balcerowiczem, ale było wiadomo, że nie przejdzie kandydat jakiś ich ściśle, prawda? No tak. W związku z tym tam Kwaśniewski jakieś manewry robił, tam kilku kandydatów było i tak dalej, że do przesądowania, no ale już tam jakoś dopilnowało się, żeby sondaże wyszły wśród AWS-u i innych partii, no ale to już tam. On wykluczył a priori Bieleckiego, żeby nie było żadnych tam. Bielecki się nie zdążył załatwić w AWS-ie, natomiast myśmy z Garemkiem rozmawiali, u Kwaśniewskiego byliśmy, no i później on wysunął kandydaturę, no i głosowanie się odbyło tak na styk trochę chyba, ale się odbyło. No i Balcerowicz został prezesem NBP. No i właśnie, zwolniło się siedzenie przewodniczącego tak, Unii tak. Wolności. Tak, wtedy się zwolniło siedzenie przewodniczącego Unii Wolności, aczkolwiek wtedy Unia Wolności, prawda, to jeszcze było przed tymi wyborami. Kiedy były wybory? Kolejne było 2001. Właśnie. Parlamentarny, tak, no, październik. Tak, prezesem NBP został Balcerowicz w którym? Chyba jakoś na przełomie lat. Tak. Ja, bo ja nie pamiętam dokładnie datami, musiałbym sobie sam tutaj wyczytać. Tej daty też nie jest tak pewien. To trzeba sprawdzić, że tak powiem, w annałach. Więc nie, no, zwolniło się, no i były oczywiście kwestie wyboru przewodniczącego. W międzyczasie był jeszcze zmiana podziału administracyjnego, spowodowała też zmiany w Unii, trzeba było utworzyć nowe władze regionalne, tak, i tak dalej, więc to wszystko tam trwało. Ja byłem cały czas wiceprzewodniczącym.
I co? Jak wyglądała walka między Geremkiem a Donaldem Tuskiem? Można powiedzieć tak, już nazwijmy to w przedbieg, jak były wybory delegatów na ten zjazd wyborczy, no to już się zarysowało jednak bardzo ostry taki podział, to znaczy wzajemne wycinanie się liberałów i reszty. I to zwłaszcza w Warszawie wybiło bardzo mocno. W wyniku tego, no po pierwsze zaczęło się pompowanie kół, prawda, przyjmowanie gwałtownie członków, żeby mieć tam większość swoich tych delegatów. Z drugiej strony w Unii, ci unici, że tak powiem, zaczęli też już na swoją rękę się zmawiać. Ja byłem temu przeciwny, znaczy ja cały czas jeszcze chciałem doprowadzić jednak do tego, żeby Unia Wolności została, bo to było już oczywiste, że toczymy się w kierunku jakiegoś rozłamu. Ja byłem zwolennikiem mimo wszystko, że trzeba, tylko że no nie bardzo było jakby złapać wspólny język z nimi, znaczy to już właśnie ja po wyjściu z ministerstwa już wróciłem na przewodniczącego klubu, byłem wiceprzewodniczącym partii, tam prowadziłem różne te rzeczy, ale już było wiadomo, że po odejściu Balcerowicza, to ja też raczej się skłaniam do odejścia, no z tym, że no już wytrwam, że tak powiem, na posterunku, no ale było widoczne, że powstaje taka frakcja już, która no, chce z kolei wyciąć liberałów, prawda? Liberałowie wycięli tam w jakimś okręgu naszych, unijni tych i tak dalej. Ja nie bardzo miałem ochotę na angażowanie się w którąkolwiek z tych grup. Chciałem, trzeba doprowadzić do wyborów. Było jasne, że już raczej potem tam specjalnie nie będę się już za bardzo udzielał, chociaż byłem dalej jeszcze tam za Geremka, jeszcze byłem w prezydium, czyli wiceprzewodniczącym, już nie pamiętam nawet. W każdym razie zjazd się odbył. Poparł pan kogo? Znaczy ja popierałem Geremkę. Na Geremka poparłem. Natomiast, że nie publicznie, znaczy ja nie uczestniczyłem w kampanii za żadnego kandydata, że tak powiem, tylko prowadziłem zjazd, że tak powiem, wyborczy, znaczy wybory prowadziłem, w związku z tym też tym bardziej chciałem być uznany, moja bezstronność była konieczna, żeby nie było jeszcze większej awantury. Natomiast no, było oczywiste, że jakby nie jest możliwe doprowadzenie do jakiegoś rozsądnego układu, że tak powiem, Rady Krajowej i Prezydium. Praktycznie strawnym dla unitów był tylko Lewandowski Janusz, który zresztą dzięki ich głosom wchodził w rządzie mazowieckiego, już liberałowie mówili, tego Lewandowskiego wszyscy krytykują, bo prywatyzacja może go odstawić. Myśmy bronili Lewandowskiego, żeby cały czas był i w rządzie, i potem w partii, w prezydium, czy tam gdzieś to naszymi głosami wchodził do prezydium, znaczy unitów głosami, tych starych unitów głosami wchodził do prezydium. No i to w zasadzie było widać, że jest jakby bardzo ostry już podział. Jak się odbyły te wybory przewodniczącego, no to wygrał Geremek, później Rady i tam w zasadzie no, w wyniku tego, co było, no to wycięto praktycznie bardzo mało ludzi z dawnego KLD weszło do Rady Krajowej i wtedy PiS Polski wyprowadził delegatów, którzy byli związani z KLD po prostu, no i właściwie można powiedzieć, że się Unia Wolności skończyła. A liderem wtedy tak naprawdę był Piskorski, liberałów. A później już Tusk. No i potem w zasadzie ta reszta Unii Wolności, która pozostała i w której nie udało się zatrzymać jakby jakichś znaczących postaci spośród liberałów, bo ja próbowałem Lewandowskiego, który w końcu tam był na zjedzenie. No, ale mimo wszystko jednak wybrał tamtą ścieżkę. No i także w sumie nie mieliśmy wizerunkowo żadnego liberała. Było jasne, że to, co zostało, no to jest dawna Unia Wolności, Unia Demokratyczna. No i były te wybory, prawda, no, które... Straciliście prawie całe poparcie na rzecz Platformy. Tak, znaczy praktycznie było, tam dostaliśmy jakieś procenty zupełnie śladowe. W dodatku, te wybory, tam po pierwsze, no to mieliśmy, nawet Geremek chciał w tym momencie zrezygnować, że może kogo innego wybrać, żeby był bardziej nośny. No ale to już się raczej, bo tam w pewnym momencie część prasy podjęła jednak, i to niekoniecznie takie endeckie kampanie, że Żyd, prawda? I to nawet brzydką bardzo, bo Rzeczpospolita napisała, że się to jest taki tekst, który nie można powiedzieć, że to antysemicki, gdzie tam, ale tekst, że właśnie wychował w środowisku rabinackim, co było nieprawdą poza wszystkim, prawda? No czyli jakby puszczono sygnał do takiej Nie z prasy ZHN-owskiej, nazwijmy to po imieniu, tylko z prasy takiej, puszczono sygnał, który był przepisaniem ulotek esbeckich z czasów jeszcze przedsolidarnościowych. Taka ulotka kiedyś krążyła właśnie, prawda? Nieprawdziwa, bo akurat no,
Remek sam powiedział, wiesz co, mój ojciec byłby dumny, gdyby był rabinem, ale nie był. Także to w sumie, zresztą w ogóle ojca mało co zdążył poznać, bo z getta go wprowadzono z matką i później miał ojczyma, prawda, który dał mu nazwisko. A pan się już wtedy i szykował to, na to, że to będzie koniec? Znaczy, wie pan, ja przyjąłem założenie takie, że no, po pierwsze to tutaj w Krakowie, no już ja jeszcze myślałem, czy nie zostać prawdziwym politykiem, nie zostać aż przewodniczącym regionu, coś takiego, ale tu widziałem, że w Krakowie nie mam poparcia. To znaczy, zbudowałem autostrady, obwodnice, ale poparcia nie mam. To znaczy, region Unii Demokratycznej tu w ludności krakowskiej mnie nie popierał, bo to już było widoczne. Ani na przewodniczącego, ani na posła. To znaczy, oni tutaj chcieli, żeby Mazowiecki kandydował z Krakowa wtedy. No to ja się zgodziłem oczywiście, no bo sami walczyliśmy, żeby rozstawić tych najważniejszych ludzi po różnych okręgach. A więc chodziło o to, że jak w Warszawie Geremek, to tam w Poznaniu dość brutalnie wycięli Mazowieckiego, wprowadzili Suchocką. No dobrze, to Mazowiecki z Krakowa, no bo skąd właśnie ma być? Tam to rozstawianie się odbywało tych różnych ludzi. No więc w sumie się zgodziłem z tym, wystawiono mnie z Oświęcimia, gdzie nie miałem żadnych szans oczywiście. Ktokolwiek nie miał szans, bo było jasne, że ten okręg Oświęcim-Chrzan, no to on tam daje wyniki na granicy wejścia jednego posła. Więc jak mieliśmy 10%, no bo wiadomo, że nie będziemy mieć 10, to raczej to było, no ale honorowo, że tak powiem, zgodziłem się kandydować stamtąd. No rozważałem w ogóle już nie kandydowanie, ale co myślę, to taka byłaby dezercja jednak na placu boju. W związku z tym no, kandydowałem, tam robiłem kampanię, jeździłem po tych miejscowościach, tam Oświęcim, Chrzanów, Sucha, Trzebinia, tak, tam wszędzie byłem. No to było dość beznadziejne oczywiście, zwłaszcza w tamtym terenie. Z moich rachunków wychodziło, że jak zostanie 5%, to wybierzemy Frasyniuka, Geremka i może Mazowieckiego w Krakowie i to będzie na tyle. Gdyby było 5%, bo to będzie wtedy tu 10, a tam mniej. No jak się w sumie w kraju by złożyło 5, to byśmy tam tych paru... A była ogólnie taka nadzieja, że uda się do tych 5 dobić? Znaczy pan, tak, no oczywiście. Znaczy ja, kłopot polegał na tym, że jakby tam, no właśnie, Unia Wolności miała to, co panu mówiłem. To ciągle nie byli zawodowi politycy. Co prawda byli zawodowymi posłami, ministrami i tak dalej, to nie byli zawodowi politycy. Ludzie, którzy wiedzą, że jeżeli nie zostaną posłami, to będą umrą w biedzie, prawda? Tak jak no zdecydowana większość, prawda, innych. To oczywiście demobilizuje, prawda? Aczkolwiek powoduje, że ludzie są samodzielni, myślą samodzielnie, są, nie kradną, nie robią łapówek, nie dają łapówek i tak dalej, ale no w takim boju ja próbowałem, że tak powiem, myśmy robili, żeby analizować badania społeczne, zrobić badania, co się podoba, co się nie podoba, które elementy eksponować w programie, które schować, prawda, myśleć sobie, ale nie eksponować, nie mówić, że tam nie, ale nie kłamać, ale jednak ekspozycję wyraźną zrobić w kierunku i tak dalej. Był taki doradca nasz, który tam ten PR jakoś próbował zrobić, ale to było słabo wykonalne w wydaniu tej partii, bo nawet taki przekaz z dnia, jak teraz jest, prawda, powszechny we wszystkich partiach, tam był niewykonalny, no bo to ludzie, którzy wiedzieli, co mają mówić, mieli swoje poglądy, wiedzieli, co mają mówić. Zrobienie takiego efektu, jak pokazywał ten nasz doradca, popatrzcie, było zebranie SLD duże, po nim są informacje prasowe, wszystkie są takie same. Znaczy, jak SLD chciał powiedzieć ludziom, że będziemy tacy a tacy, to wszystkie to napisały, bo każdy działacz SLD, jak pojechał na jakiekolwiek zebranie, to od tego zaczynał. Potem sobie już tam gadał, no co tak chciał, ale od tego zaczynał. Tu się nie dało zmusić ludzi, żeby się w taki aparat propagandowy zmienili, prawda? Na czas wyboru. To po pierwsze. Po drugie, no byliśmy oczywiście zużyci, prawda? To znaczy, no jednak myśmy wprowadzali wiele tych reform dość męczących, prawda? Po trzecie, no były już takie pierwsze jakby symptomy antyelitaryzmu, który teraz króluje, prawda? I to takiego, no, że elity ogólnie biorąc to niedobre, prawda? To już wtedy się zaczynało, tylko było słabsze. Po trzecie, w ogóle pochodzenie solidarnościowe już nikogo specjalnie nie strzykało, prawda? To AWS też nie zabłysnął już, prawda? To już nie były te czasy, kiedy to, prawda, był pewien jakby taki rozpęd z tamtych czasów, prawda? W związku z tym, no, ja tam specjalnie nie liczyłem, że mnie wybiorą, a co do partii, no to no może będzie, może nie będzie, no zobaczymy, ale generalnie ustanowiłem w sobie, że tak powiem, że będę brał w kampanii udział, ale ze świadomością, że to jak będzie, tak będzie. Później już, także no wybory były jak były. Odszedł pan?
Ja nie wypisywałem się, natomiast no, uznałem, że jak się UW przekształcała tam po raz kolejny, to że ja już nie jestem z tym związany. Natomiast formalnie z członkostwa jakiejś tam rady i tak dalej zdecydowałem, jak pojechałem do wyboru. Walcerz już zaproponował w pewnym momencie, że pojadę do wyboru. No i przyjąłem to oczywiście i wtedy miałem powód zrezygnowania bez demonstracji, bo nie chciałem robić żadnej demonstracji nieprzyjaznej tej partii, która powstała de facto, czy będącą kontynuacją może okrojonej Unii Demokratycznej, może Roadu. Nie protestowałem już przeciwko tym ruchom, które wykonywali w kierunku w lewo. Zresztą dlatego, że nie miałem lepszej recepty. Prawda? Znaczy, nie bardzo widziałem przyszłość, że tam się da jeszcze jakieś centrum, czy jakąś tam quasi chadeckość, czy coś wykrzesić, bo znaczy, nawet jakby się dało, to z tego już nic nie wyniknie wyborczo, prawda? Mhm. To można to tak zrobić, ale to może być klub polityczny, który będzie dyskutował, ale nie to. Także ja ta lewicowość, która potem tam były jakieś, ta partia demokratyczna, były jakieś tam różne związki i tak dalej, ja w to już nie wchodziłem, mnie się to nie podobało, nie uczestniczyłem w tym, natomiast nie krytykowałem i nie udzielałem innych porad, bo ich nie miałem. Nie miałem już tych innych porad, prawda? Znalazł pan to, co pan powiedział, że miał pan zajęcie poza polityką i Na później, no, ktoś mi wysłał do wyboru, prawda? Gdyby mnie wysłał, to bym reaktywował przynajmniej jakąś swoją działalność doradczą czy coś takiego. Natomiast mnie wysłał do wyboru, no co oczywiście było bardzo interesujące i ciekawe i dochodowe, powiedzmy. No jak wróciłem, no to koledzy, którymi reformowałem kolej, mnie zaangażowali jako partnera w zespole doradców TOR. No i tam pisuje różne opinie i tak dalej, występuje na konferencjach, jest tam umiarkowanym celebrytą, powiedzmy. No i mam emeryturę, w związku z tym już jakby nie muszę szukać, chociaż te z wysokich emeryturach polityków są zdecydowanie fałszywe. Natomiast generalnie no, już do polityki się żadnej nie mieszałem, no w KTP sobie funkcjonujemy w zasadzie klubu towarzyskiego, w rocznicach solidarnościowych udział biorę. Aczkolwiek tam rozbicie jest takie, że... No teraz już tak. Tak, no, byłem w Gdańsku na dwóch imprezach takich, ale teraz byłem na tym seminarium. Tu w Krakowie też mowy na pogrzebach wygłaszam, prawda, jak trzeba. Także... Tą działalność doradczą wykonuję tam sobie. Trochę mnie to zawsze interesowały te rzeczy, także poza tym no, młodzież z Excelem sobie gorzej radzi ode mnie, także jak trzeba coś zrobić, to jednak ten informatyczny zawód tam jeszcze ze mnie jakoś wychodzi z pożytkiem. Także to pisuje do rynku kolejowego regularnie, prawda, także to. Tak, no czasami można przeczytać, bo to jest ta zbiorcza strona rynekinfrastruktury.pl i tam jest wyodrębniony jest rynek kolejowy. Jest rynek kolejowy, rynek infrastruktury. Jest inżynieria kom w ramach tego tak, też. Tak, różne są, no i tam są zajawki moich dłuższych artykułów papierowych rynku, prawda, i to. Wywiadom telewizji, od pewnego czasu już mnie proszono o wywiady, zacząłem odmawiać, już mnie nie proszą, bo znaczy odmawiam wywiadów. W prasie jak firma bardzo chce, to coś pisze, ale jak firma bardzo potrzebuje, żebym napisał coś do gazety typu Rzeczpospolita, to pisze. Najbardziej było dla mnie zabawne a propos właśnie obecnej prasy, że kiedyś robiliśmy dla pewnej firmy opracowanie, no i tam pani od PR-u powiedziała, że no bardzo to jest fajne, ale bardzo by chcieli, żebym ja napisał artykuł na ten temat w Wyborczej, nie, bo to ci decydenci obecni nie czytają, ale Rzeczpospolitej chyba nie wiem, czy w sieci wszedł do rzeczy, ale do Rzeczpospolitej, jak pani załatwi, że mnie wydrukują, to napiszę. Natomiast tam, no to ani to raczej mnie nie wydrukują ze względu na moją przeszłość polityczną. Ja też się nie palę. Pani zrobiła tak wielkie oczy, że jak firma komercyjna zażąda czyjegoś artykułu w takim do rzeczy, czy w czymś, to jej nie wydrukują, to w ogóle się to w głowie nie mieściło i miała prawdopodobnie rację. Na niej było niezwykle fajną. Ja mam swoją przeszłość polityczną, w związku z tym, no tam to pewnie to ona tak popatrzyła na mnie jak na kupownego idiotę, prawda? Przypuszczałem już tam parę innych artykułów się ukazało różnych ludzi. No tak, bo ja na szczęście jestem na moim tu kanale otwarty na wszystkie siły, wszystkie stronnictwa, więc tutaj z przyjemnością. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę. Skończymy nagrywanie teraz. Dobrze.